Dzień dobry, kochani. Nazywam się Katarzyna Grodzka. Jestem dzisiaj tutaj po to, aby powiedzieć Ci słowa prostej Ewangelii o Jezusie Chrystusie, który przyniósł zbawienie. Ja narodziłam się na nowo ponad rok temu. I przed tym czasem bardzo często też brałam udział w tych przygotowaniach do świąt. Bardzo często żyłam w tym zamęcie świata, w tej gonitwie. Uciekałam od pustki, którą miałam w sercu. Uciekałam w podróże, chciałam mieć dobre wykształcenie, szukałam miłości. A przed tym wszystkim chorowałam na bolesny trądzik, miałam bolesne miesiączki i migreny. Ale moje serce szukało cały czas Boga. Myślałam, że jak będę postępować tak, jak mi każą, tak, jak mnie wychowano w systemie religijnym, to na to niebo zasłużę. Dlatego też dużo się modliłam. Uczestniczyłam w różnych nabożeństwach. I spełniałam te rytuały tak, jak byłam nauczona. Ale prawda była taka, że nie było tam Boga, a ja szłam drogą prosto do piekła. Taka była prawda o mnie, że nie znałam Jezusa Chrystusa. Nigdy nie usłyszałam, nikt mi nie powiedział, że muszę narodzić się na nowo, aby wejść do Bożego Królestwa. Bo tak mi na tym niebie zależało, ale nigdy o tym nie usłyszałam. Nikt mi nie powiedział, że nie ma innych pośredników. Jedynym jest Jezus Chrystus. Ja też nie czytałam Słowa Bożego. Nie zagłębiałam się w tą prawdę. I ślepo szłam za tłumem. Tyle jak większość osób w tym kraju. Ale dalej moje życie było puste. Nic nie potrafiło, nic i nikt nie potrafił tej pustki, którą miałam w sercu wypełnić. Byłam nieszczęśliwa, w środku samotna, schorowana i uciekałam. Ale kiedy ponad rok temu usłyszałam słowa pełnej Ewangelii, że Jezus Chrystus ponad 2000 lat temu zgładził grzech, umarł za mnie osobiście, że każda choroba została razem z Nim przybita do krzyża i nie muszę chorować, nie muszę biedować, nie muszę już uciekać i że to On załatwił miejscówkę do nieba. To Jezus Chrystus zbawia. To Jezus Chrystus pojednał świat z Bogiem. I dzisiaj Ty też możesz stać się obywatelem nieba. Możesz narodzić się na nowo. Możesz pojednać się z Bogiem. Nie potrzeba do tego jakichś wielkich modlitw powtarzanych od rana do wieczora. Ja, kochani, kiedy usłyszałam słowa pełne Ewangelii na początku, myślałam, że świat mi się zawalił. Jak to? Przecież tak się bardzo staram. Tak chcę zasłużyć na łaskę Boga. Przecież tak dużo się modlę. Przecież chodzę do kościoła i co z tego, jak nie znam Jezusa Chrystusa, a mój duch jest martwy. I ja zawołam w swoim pokoju, z głębi mojego serca, do tego właśnie Jezusa Chrystusa, że chcę Go poznać takim, jakim jest naprawdę. Nie takim, jaki ja znam Go przez tyle lat z kościoła, obrazków, figurek, ale żywego, realnego Jezusa Chrystusa, który odkupił świat. I ja w krótkim czasie ponownie miałam spotkanie z osobą, która ogłosiła mi Ewangelię. I ja uwierzyłam i wiedziałam, że ona mówi właśnie o tym Jezusie, którego ja szukałam całe moje życie. I ja oddałam Mu realnie swoje życie. Ja uwierzyłam w to jak wariat, że On umarł za mnie, że On zgładził grzech, pokonał szatana,
pokonał śmierć i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak powiedział. Kochani, to proste. To decyzja twojego serca, że ty wierzysz w to, co dokonało się na krzyżu, że wierzysz w to, co Jezus zrobił dla ciebie. Kochani, musicie narodzić się na nowo, aby wejść do Bożego Królestwa. I tej pustki, którą macie w sercu, nie zapełnią te zakupy, nie zapełni Wigilia, ten czas ze znajomymi i rodziną. Musicie realnie podjąć decyzję w swoim sercu i wyznać to, że oddajecie stery swojego życia właśnie Jezusowi Chrystusowi, że wierzycie w to, co On zrobił dla was. To proste. To prosty akt decyzji. Kochani, ja dzięki temu, że Jezus Chrystus umarł za każdy mój grzech, za każdą moją chorobę, ja uwierzyłam w to jak wariat. Jestem zdrowa od ponad roku, kiedy chodzę z Bogiem. Nie choruję. Nie mam już trądziku. Nie mam bolesnych miesiączek. Nie mam bolesnych migren. Jestem kompletnie zdrowa. I ty dzisiaj też możesz tak mieć. Możesz przede wszystkim być zbawionym. Możesz iść do nieba, mieć pewność zbawienia przez prostą wiarę w Jezusa Chrystusa i w to, co się dokonało na krzyżu. Nie zwlekaj. Jeszcze dzisiaj wezwij imienia Jezus nad swoim życiem, w swoim domu. Zawołaj do Niego, a będziesz żyć. Amen.